Nie, absolutnie. Następnego dnia dyrektor Stanisław Chlebowski wzywa do swojego gabinetu Zbigniewa Małka, wychowawcę gimnazjalnej klasy 3 D. Właśnie dowiedział się, że uczeń tej klasy uratował życie nieprzytomnemu mężczyźnie. Pracownicy pogotowia podali nazwisko Krystiana Szymanka, który dzwonił po karetkę. Dyrektor sądzi, że to właśnie on, a nie Karol Maciąg, przeprowadził reanimację. Rozmawiałem z lekarzem z pogotowia. Powiedział mi, że gdyby nie Krystian, ten mężczyzna już by nie żył. A dlaczego to cię tak dziwi? Jestem pozytywnie zaskoczony. Nie wiem, czy pamiętasz, ale parę miesięcy temu Krystian nie pomógł koledze, który zatruł się alkoholem. Tamten o mało nie umarł. Tak, pamiętam. Która to jest klasa? 3 D gimnazjum. 3, tak myślałem. Wiesz co, ale to tym bardziej powinno nas to cieszyć. Tak. Ponieważ wygląda na to, że Krystian wyciągnął z tego pozytywne wnioski. Mają biologię. Chodźmy mu od razu pogratulować. Niech uczniowie mają dobry przykład. Tak. Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Nigdy nie przypuszczałem, że Krystian zachowa się jak prawdziwy bohater. Widać, że wyciągnął wnioski i zmienił się na lepsze. Należą mu się gratulacje, a inni uczniowie powinni brać z niego przykład. Gimnazjalna klasa 3 D, do której chodzą Karol i Krystian, ma właśnie lekcję biologii. Karol tego dnia spóźnił się do szkoły i nie ma go jeszcze w klasie. Że dwutlenek węgla, tlen, światło, woda. Przepraszam, możemy przeszkodzić? Wstańcie. Siadajcie, siadajcie. Kochani, mamy z panem Małkiem dla was bardzo dobrą wiadomość. Okazuje się, że w waszej klasie jest prawdziwy bohater. Krystian, mówimy o tobie. Wiemy, co wczoraj zrobiłeś. Ja? Tak, rozmawiałem z lekarzem pogotowia. Opowiedział mi, jak wczoraj uratowałeś życie człowiekowi. Krystian, wstań, opowiedz wszystkim, co wczoraj zrobiłeś. No to znaczy, ja tylko zadzwoniłem po pogotowie. Wasz kolega reanimował wczoraj nieprzytomnego mężczyznę, który nie przeżyłby bez jego pomocy. Dokładnie tak, Krystian. Jestem z ciebie naprawdę dumny. Brawo. Krystian nie ma odwagi, żeby powiedzieć, że to nie on uratował człowieka. Podoba mu się, że wszyscy uważają go za bohatera. W tym momencie do klasy wchodzi spóźniony Karol i jest zaskoczony tym, co widzi. Sam go reanimował, no i wezwał pogotowie. No też jestem w szoku. Ej, Krystian! Karol! Karol, nie wystarczy ci, że się spóźniłeś, nie przeszkadzaj, dobrze? A koledze będziesz mógł pogratulować na przerwie. A teraz, kochani, wracamy do naszego tematu. Krystian? Krystian, chciałam ci jeszcze raz osobiście pogratulować. Naprawdę bardzo się cieszę. Widzę, że kurs pierwszej pomocy ma sens, także dziękuję ci bardzo. Po skończonej lekcji Karol chce porozmawiać z kolegą i dowiedzieć się, dlaczego podszywa się pod niego i przypisuje sobie jego zasługi. Jest zły, bo nie spodziewał się, że Krystian może zrobić coś tak podłego. Czemu powiedziałeś wszystkim, że ty uratowałeś tego faceta? Nikomu nic nie mówiłem. Do dyra zadzwoniłem kurs pogotowia. Okej, okay, i powiedział mu, że ty srałeś po gaciach, a ja ratowałem tego faceta? Nie, no nie mieli twojego nazwiska, to ja dzwoniłem przecież. No okej, okay, mogli się pomylić, ale teraz idź do Małka i mu wytłumacz. Ale proszę cię, że to jest takie ważne, kto jest bohaterem. Ważne, nie denerwuj mnie nawet. Już idź! Dobra, poczekaj, załatwię to. I co ja teraz powiem Małkowi? Wszyscy mi gratulują i są ze mnie dumni. Jeżeli ja nie powiem, jak jest, to Karol zrobi to za mnie i zrobi aferę na całą szkołę. No muszę iść do Małka i powiedzieć mu, jak jest. Licealistka Kaśka Czerkawska jest po wizycie u ginekologa, który potwierdził, że dziewczyna spodziewa się dziecka. Nastolatka nie chce urodzić. Wymyśliła, że okłamie swojego chłopaka, że ojcem może być Sebastian, z którym spotykała się wcześniej, ale nigdy nie poszła z nim do łóżka. Liczy, że wtedy Rafał zgodzi się na aborcję. Rozmawiam z rodzicami i oni nam pomogą. Są porozmawiać z swoimi. Wszystko się ułoży. I powiedz mi proszę, co powiedział lekarz? Czego się dowiedziałaś? Nie mogę urodzić tego dziecka. Słuchaj, skarbie, wiem, że to jest dla ciebie trudne, że nie dajesz sobie rady, ale naprawdę, jakoś sobie poradzimy, wszystko ogarniemy. Ty nic nie rozumiesz, to może nie być twoje dziecko. Co? Co ty w ogóle, o czym ty mówisz? Mówiłam ci, że zanim zaczęliśmy się spotykać i być razem, spotykałam się z Sebastianem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to jest dziecko Sebastiana. Ale przecież z nim nie spałaś. Kłamałam, bo nie chciałam, żebyś był zazdrosny. Sorry. Słuchaj, zaczęliśmy się spotykać chwilę później, przecież ja mogę być ojcem tego dziecka. Możesz, ale nie musisz. Lekarz potwierdził, że do zapłodnienia mogło dojść wtedy. No ale, Kasiu, wszystko da się ustalić. Nie, nie. Spokojnie. Da się, nie rozumiesz? Da się. Nie, nie. To co my możemy teraz zrobić? Powiedz mi. Przerwać ciążę, nie rozumiesz? Jak to przerwać? Sorry, ja nie urodzę dziecka Sebastianowi i nie chcę mieć z nim dzieci. No. Nie chcę, sorry. Nie wiem, co ja mam teraz zrobić? Nie wiem. Ja musiałam okłamać Rafała. Nie miałam innego wyjścia. On się już tak strasznie wkręcił w to dziecko i o wszystkim powiedział rodzicom. Nigdy by się nie zgodził na aborcję, a teraz będzie musiał to zaakceptować. Naprawdę, nie miałam innego wyjścia. Ja nie chcę tego dziecka.
Mimo sprzeciwów chłopaka, Kaśka postanowiła przerwać ciążę. Teraz szuka w internecie informacji, jak to zrobić. Chce kupić tabletki wczesnoporonne. Hej, jak był u lekarza? Normalnie. Nie powiedział mi nic, czego bym nie wiedziała. Ale zrobił ci USG i masz płytkę? Tak, zostaw to. Nie chcę tego oglądać. Wolisz się gapić w telefon, niż oglądać swoje dziecko? Bożanka, to nie jest żadne dziecko. To jest tylko zlepek komórek, który zaraz usunę. Jak to? Ja... Już zdecydowałaś? A Rafał o tym wie i co? Nie ma z tym problemu? Zobaczysz, że zaraz wszystko sam przemyśli i będzie mi kazał usunąć to coś. A jak go przekonałaś? No normalnie powiedziałam mu, że to może nie być jego dziecko, tylko Sebastiana, no i tyle. Słucham, powiedziałaś mi, że nigdy nie spałaś z Sebastianem. Jesteś głupia, no bo nigdy nie spałam, nie rozumiesz, ale Rafał o tym nie wie i się nie dowie. Chyba, że ktoś mi powie. Aha, nie próbuj. Jeżeli się dowiem, że wypaplałaś chociaż jedno malutkie słówko, to przysięgam, że się zabiję, przysięgam. Wiesz co? Uważam, że robisz bardzo duży błąd. Ukłamujesz własnego faceta, którego kochasz, tylko i wyłącznie dlatego, żeby zaakceptował twoją aborcję. Właśnie moją aborcję. Nikt inny nie ma prawa podejmować decyzji za mnie. To jest moja aborcja. I co? I jak masz zamiar to zrobić? Normalnie. Zanim mi przychodziłaś, akurat szukałam czegoś w internecie. Co to jest? Środki wczesnoporonne zostaw. Kasiu, przepraszam, mogę cię prosić na chwilę? Tak, coś się stało? Nie, nie. Chciałam tylko z tobą porozmawiać. Barbara Gruszka przez przypadek słyszała rozmowę dziewczyn i jest bardzo zaniepokojona. Martwi się, że jeśli dziewczyna rzeczywiście jest w ciąży, może zrobić coś głupiego. Tak, pani profesor? Kasiu, czy ty jesteś w ciąży? Nie, dlaczego pani pyta? Przypadkiem słyszałam waszą rozmowę na korytarzu. No i co? I piszę tylko taki referat na chemię. Kasiu, ale dla mnie to brzmiało tak, jakbyś mówiła o sobie. Nie, pani profesor, wszystko jest okej. Naprawdę, proszę się nie martwić. Kasiu, ja wiem, że ty jesteś dorosła i możesz sama o sobie decydować. Kasiu, ale musisz wiedzieć, że tabletki wczesnoporonne są naprawdę bardzo niebezpieczne. Kasiu, po ich zażyciu może dojść do poważnych komplikacji. Można dostać silnego krwotoku, trwale uszkodzić sobie nerki i żołądek. Uwzględnię to w moim referacie, pani profesor. Czy pani Stańko na pewno wam każe pisać referat na temat środków wczesnoporonnych? Nie, sama sobie to wymyśliłam, to jakiś problem. Mogę już pójść, pani profesor. Dobrze, idź. Do widzenia. Kasiu. Tak? Kasiu, proszę cię, nie rób nic głupiego. Dobrze, pani profesor, do widzenia. Tabletki wczesnoporonne są bardzo niebezpieczne. Ja nie wierzę, że chodzi o jakiś referat. Muszę zadzwonić do rodziców Kasi, bo ona potrzebuje teraz ich wsparcia i pomocy. Doskonale, minus trzy. Dziękuję. Bardzo proszę. Krystian, zmuszony przez Karola, decyduje się wyjawić wychowawcy, że to nie on uratował życie nieprzytomnemu mężczyźnie. Ale wstydzi się przyznać, że podszywał się pod bohatera. Kiedy Krystian czeka na rozmowę z nauczycielem i gryzie się z myślami, podchodzi do niego Helena, dziewczyna, która bardzo mu się podoba. Nastolatka słyszała, co zrobił i jest pod dużym wrażeniem. No jak to? Nie bądź taki skromny, wiesz. Ostatnio jak stworzyłeś, to myślałam, że jesteś strasznym leszczem, ale teraz... No naprawdę nie spodziewałam się tego. Zachowałeś się jak... Serio, jak bohater. Cała szkoła o tobie mówi. Naprawdę? No... I zaczynam żałować, że nie jestem już twoją dziewczyną. No, ale wiesz, no to akurat może się zmienić. Naprawdę? Tak myślisz? No więc, Sylwester, no niestety, na wiesz, tej czwórki nie mogę ci poprawić, niestety. Jeżeli chcesz zdawać na piątkę, to możesz to zrobić jeszcze raz za tydzień, w poniedziałek o 15 tutaj w sali. Krystian, proszę bardzo, zapraszam ciebie. Po tym, co powiedziała Helena, Krystian na nowo uwierzył, że mogą być razem. Dlatego postanawia nie mówić wychowawcy prawdy i dalej udawać bohatera. Aha. No nic, no słyszałem, że bardzo dobrze się czuje i ma niedługo wyjść ze szpitala. A, właśnie dowiedziałem się, że ktoś dzwonił ze szpitala do lokalnej telewizji i chcą przeprowadzić z tobą wywiad. Ze mną? Tak. Wiesz, to będzie parę minut przed kamerą, oczywiście, jeżeli się zgodzisz. No tak, dobrze. Ale kiedy to? No, za godzinę. Za godzinę i tutaj w szkole. Zazwyczaj jestem przeciwnikiem kontaktu mediów z uczniami, ale no w tym wypadku naprawdę mamy się czym pochwalić. Dobrze, to ja przyjdę za godzinę, dobrze? Tak, i my cię znajdziemy. Dobra. Super, dziękuję. Do zobaczenia. Widzenia.
Jakoś dam radę z tymi dziennikarzami. Karol nigdy nie udowodni mi, że to nie ja reanimowałem tego gościa. No a najważniejsze, że Helena chce się ze mną umówić. Zrobię wszystko, żeby ją odzyskać. Rafał jest przybity po tym, jak Kaśka powiedziała mu, że to z Sebastianem jest w ciąży. Wprawdzie początkowo nie chciał tego dziecka, ale teraz postanowił stanąć na wysokości zadania i być ojcem. Na korytarzu zauważa Sebastiana. Co jest? Stary, nie chcę się z tym gadać. Ale o co ci chodzi? O Kaśkę? Mówiła ci, że gadaliśmy. Gadaliście? No tak, no sorry, no ale to przecież żartowałem tylko. No przecież nie chcę ci jej odbić. Mówiła ci o ciąży? Jakiej ciąży? Co jest? O co ci chodzi? Ciąży! No i co? I to może być twoje dziecko! Jakie moje dziecko? Przecież my nic nie robiliśmy! Stary, nie kłam! Mówiłaś, że pójdziecie do łóżka! Ogarnij się! Ja kocham, to się tylko z tym przyjmuję! Co się dzieje, chłopaki? Co jest? Co się dzieje? Spokój. Ogarnij się, gościu! Rafał, co się dzieje, co? Coś mu odwaliło. Dobrze, chodź, chodź porozmawiamy w sali, chodź. A wy na lekcję. Chodź tutaj. Rafał. Co jest grane, co? Mówiłem panu. Co mówiłeś? Przepraszam, podniosło mnie. Rafał, mówiłeś, że twoja dziewczyna jest w ciąży, ale to jeszcze nie jest powód, żeby bić kolegów. Ale Kasia z nim była wcześniej i to może być jego dziecko, ale nie da się ustalić ojcostwa. No to ciężka sprawa. No, po co pogodziłem się z tym, że będę ojcem, a tu się okazuje, że to może być dziecko Sebastiana. Rafał, musisz to rozwiązać na spokojnie, dobrze? Porozmawiaj z rodzicami. Jak chcesz, to ja mogę do nich zadzwonić i porozmawiać. Pan nie rozumie. Za niedługo nie będzie o czym rozmawiać. Jak to o czym rozmawiać? Co ty do mnie mówisz? Bo Kasia chce usunąć ciążę. Rafał, ona tego nie może zrobić. Wszystko się spieprzyło, już nie będę powstrzymywał. Ja nie będę już powstrzymywać Kaśki, bo jeżeli to nie jest moje dziecko, to ja nie mam nic do gadania. Ja w ogóle już mam tego wszystkiego dość. Muszę natychmiast znaleźć Kaśkę. Ja rozumiem. Jest młoda i nie jest jeszcze gotowa na ciążę, ale jest w szoku i nie wie, co robi. Potrzebuje wsparcia. Dobra. Tymczasem Kaśka znalazła już w internecie tabletki wczesnoporonne i umawia się na ich zakup. Jej przyjaciółka Ania za wszelką cenę próbuje ją od tego odwieść. Jednak dziewczyna podjęła już decyzję. Możesz sobie zrobić krzywdę. Kaśka, to prawda, że jesteś w ciąży? To nie jest twoja Słuchaj, sprawa. Słuchaj, Rafał mi powiedział, że to niby ja jestem do jego... Odczep się od niej. Słuchaj, nie, jest nie wrzucisz mnie w żadnego bachora, czaisz? Odczep się od niej, nie wejdziesz. Czekaj! Nie. Kaśka jest załamana. Sytuacja zaczyna się komplikować. Dziewczyna nie przypuszczała, że Sebastian będzie wściekły, gdy dowie się, że będzie ojcem. Teraz myśli tylko o tym, żeby jak najszybciej kupić tabletki i zakończyć całą sprawę, zanim prawdziwy ojciec dziecka odkryje jej kłamstwa. Przecież jak Rafał by wiedział, jaka jest prawda, to nie pozwoliłby mi na aborcję, kazałby mi urodzić to dziecko. Ja nie chcę. Musisz, nie masz wyjścia. Nie. Boże, moja mama. Co jej mam powiedzieć? Pewnie, że Gruszka do niej dzwoniła. Prawdę. Może ona ci wytłumaczy, jakie to głupie. Nie. Halo, mamo. Nie, no co ty? Nie, rozmawiałam po prostu z koleżanką i Gruszka musiała coś źle usłyszeć. Nie, nie masz się o co martwić. No, poczekaj chwilkę. Anka, gdzie idziesz? Anka! Tutaj tak samo. No. Rafał jest załamany. Myśli, że nie jest ojcem dziecka Kaśki. W szatni odnajduje go Ania. Rafał, muszę coś powiedzieć, słyszysz? Anka, chcę zostać sam, zostaw mnie. Ej, posłuchaj mnie. Kaśka cię okłamała. Tak, skąd... Sebastian nie może być ojcem jej dziecka, rozumiesz to? Skąd ty to niby wiesz? Po co mi powiedziała? Okłamała cię, rozumiesz to? Tylko ty możesz być ojcem. Zrobiła to specjalnie, żebyś się zgodził na aborcję. Naprawdę? Tak, musisz coś zrobić, bo ona sobie chce kupić pigułki wczesnoporonne. Musisz sobie zrobić krzywdę. To dlaczego ona mnie okłamała? Jest w szoku, rozumiesz to? Musisz jej pomóc, bo ja nie wiem, no, musisz sobie coś zrobić. Jestem wściekły na Kaśkę. Dlaczego ona mnie okłamuje? Dlaczego ona tak mnie traktuje? Ale to nie jest teraz najważniejsze. Ja ją muszę powstrzymać. Ona nie może sobie zrobić krzywdy.